twoi strażnicy niebiescy i kosmos mają głęboką wiadomość do przekazania, zwłaszcza w kwestii relacji i przyszłego dobrobytu. To prowadzi nas do głębszego zrozumienia wiadomości, które są przekazywane z sfer niebieskich i kosmicznych. Są one o krok od odkrycia czegoś ważnego, co będzie miało bezpośredni wpływ na twoje relacje i przyszłość. To odkrycie nie jest przypadkowe, ale starannie ułożone przez siły wszechświata. Pewnie zastanawiasz się teraz o naturze tego odkrycia i dlaczego jest związane z relacjami i dobrobytem. Cóż, przygotuj się, bo odpowiedź jest fascynująca. Ktoś, kto jest częścią twojego życia, przygotowuje się, by prosić cię o przebaczenie. Jednak to, co czyni to prawdziwie zaskakującym, to że to przeprosiny nie dotyczą czegoś niedawnego ani oczywistego. Wręcz przeciwnie, chodzi o coś, co już dawno zostawiłeś za sobą w swoim umyśle, coś, co być może zupełnie zapomniałeś. Wyrzuty sumienia to emocja głęboko zakorzeniona, a osoby, które w przeszłości sprawiły ból, często idą dalej, podczas gdy te, które zostały zranione, mogą wybaczyć i przejść do przodu. Ta emocjonalna dwuznaczność może sprawić, że komuś trudno jest przyznać się do błędu i prosić o przebaczenie, nawet gdy wszystko wydaje się być w porządku. Dlatego bądź gotowy na intrygującą i być może skomplikowaną historię stojącą za tym prośbą o przebaczenie. Zanim zagłębimy się w tę wiadomość, ważne jest, aby uznać istnienie trzech istotnych znaków, które Wszechświat przesyła do ciebie. Te znaki są jak kompas i wskazujące kierunek, który powinieneś obrać w swojej podróży. Nie ignoruj ich, ponieważ mają ogromne znaczenie dla twojej obecnej i przyszłej sytuacji. Bądź świadomy, że prawdopodobnie natkniesz się na te znaki w nadchodzących tygodniach, a zaufanie swoim instynktom jest mądrym wyborem. Teraz, wracając do wiadomości i tego, co strażnicy niebiescy chcą przekazać. Sugerują, że prośba o przebaczenie jest w drodze, ale historia, która ją towarzyszy, jest tak fascynująca, że będziesz zdumiony. Dzieje się tak dlatego, że ludzie rzadko są w stanie wyrazić w pełni swoje wyrzuty sumienia od razu. Skomplikowane i subtelne aspekty sytuacji są jak warstwy, które stopniowo zostaną ujawnione przed tobą. Pamiętaj, że przebaczenie odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Wyrzuty sumienia są naturalnym uczuciem, ale przebaczenie jest niezbędne, szczególnie jeśli chodzi o wybaczenie sobie. Prawdopodobnie już rozważałeś te kwestie wewnętrznie, ale ważne jest podkreślenie, że wszyscy popełniamy błędy i musimy pozbyć się tego emocjonalnego balastu, by móc iść naprzód. To, co jest intrygujące, to że mimo, że już pewnie nie pamiętasz wydarzeń, które spowodowały ból, druga osoba nosi tę pamięć od dawna. Mają oni fascynującą historię do opowiedzenia, co wiele mówi o twojej zdolności do wybaczania innym. Nawet twoi strażnicy niebiescy uznają, że przebaczenie nie jest łatwym zadaniem, ale jest cnotą, która podnosi cię duchowo i przyciąga błogosławieństwa do twojego życia i życia tych, którzy cię otaczają. Przechodzimy teraz do pierwszego znaku wiadomości – rycerza w zbroi. Ten symbolizm reprezentuje wartości takie jak lojalność, sprawiedliwość, rycerskość, dobroć i współczucie. Rycerz jest symbolem empatii i gotowości do poświęceń dla dobra wspólnego, podobnie jak twoja zdolność do wybaczenia i zapomnienia, nie niosąc ze sobą urazy. W miarę jak będziesz się rozwijać, napotkasz manifestację tego symbolu w różny sposób w swoim otoczeniu. Rycerz dał ci wewnętrzną siłę do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom, tak jak twoje współczucie jest powodem, dla którego ta osoba chce przeprosić, mimo że prawdopodobnie już zapomniałeś. To przeprosiny mogą być związane z długą i złożoną historią, ale dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć,
gdy ta osoba wreszcie podejdzie do ciebie. Ponadto wiedz, że to doświadczenie ma potencjał wzmocnić twoją relację, bez względu na jej naturę. Prośba o przebaczenie za coś, co wydarzyło się dawno temu, może być poruszająca i pozytywnie wpłynąć na twoje życie. Pamiętaj, że ta osoba nie jest jedyną, która chce cię lepiej poznać. Twoje współczucie i dobroć przyciągają uwagę wielu ludzi, którzy pragną nawiązać znaczące połączenia z tobą. Może to miało miejsce w pracy lub w społecznościach online, gdzie masz większy wpływ niż podejrzewasz. Wraz z tym wzrastającym zainteresowaniem pojawia się drugi znak – zwierzęta do obstawiania. Gołębie są być może najbardziej znanymi z tych symboli. Reprezentują miłość i nierozerwalne towarzystwo. W twoim przypadku prawdopodobnie natkniesz się na różne rodzaje zwierząt do obstawiania, takie jak psy, koty, a nawet obraz wiewiórki podążającej za kociakiem. Niezależnie od pary zwierząt, ta sytuacja symbolizuje pragnienie miłości i połączenia, jakie ludzie mają wobec ciebie. Te pary zwierząt symbolizują także twoją magnetyczną osobowość, która przyciąga ludzi w twoim kierunku. Wszechświat wybiera te znaki jako oznaczenie twojego szczęścia. Dlatego, kiedy je zobaczysz, wiedz, że szczęście jest w drodze. Czyż to nie niesamowite, że tyle osób pragnie być blisko ciebie? Wśród relacji, które będziesz wzmacniał i pielęgnował w przyszłości, twoi strażnicy niebiescy chcą podkreślić, że normalne jest odczuwanie pewnego dyskomfortu w związku z zawieraniem nowych przyjaźni. Jednak te połączenia, które będziesz tworzyć, odegrają kluczową rolę w twoim życiu i pomogą ci osiągnąć swoje cele. A to nas prowadzi do ostatniego znaku synchroniczności, drgającej muszli lub ciała. Muszle mogą wydawać się zwyczajne na pierwszy rzut oka, ale badając ich cechy, odkrywasz ich piękno i niepowtarzalność. To metafora nawiązywania połączeń z innymi ludźmi. Tak jak możesz usłyszeć majestatyczny dźwięk fal morskich, przykładając pustą muszlę do ucha, tak samo możesz odkryć niesamowite historie i doświadczenia, łącząc się z innymi ludźmi. Każdy człowiek ma wyjątkową i cenną historię do opowiedzenia, podobnie jak historia stojąca za przeprosinami, które wkrótce otrzymasz. Pamiętaj, że wiele niesamowitych rzeczy czeka na ciebie w przyszłości, a wszechświat stoi po twojej stronie, by cię chronić, niezależnie od tego, co się wydarzy. Chciałbym zakończyć tę wiadomość modlitwą. Panie, daj siłę do przyjęcia przebaczenia i współczucia w obliczu nieoczekiwanej prośby o przebaczenie, która cię czeka. Tak jak rycerz w zbroi symbolizuje odwagę wobec przyszłych wyzwań, a zwierzęta do obstawiania reprezentują miłość i towarzystwo, które cię otacza, kiedy otwierasz swoje serce na nowe połączenia. Niech ujrzysz piękno w innych, tak jak w drgającej muszli, i podążaj za swoją intuicją, pozwalając, aby kosmos prowadził cię ku błogosławieństwom i ochronie. Amen. Zarezerwuj czas, aby posłuchać tego, co mówią twoje serce i instynkt. Twoja intuicja i połączenie z wszechświatem są cenne. Słuchając swojej intuicji, będziesz otwarty na błogosławieństwa wszechświata. Pozwól tym słowom głęboko przesiąknąć twoją duszę, pozwalając im rezonować i kierować twoimi decyzjami. Wszechświat troszczy się o twoje dobro, obiecując pozytywny wynik, niezależnie od wyborów, które podejmiesz. Potwierdź, jestem godny otrzymywania miłości, troski i uwagi i nie rezygnuję z tego prawa, które zostało mi nadane przez Boga i Wszechświat. Przyjmij tę wiadomość i wszystkie błogosławieństwa, które niesie. Rozpowszechniajmy pozytywność i życzliwość sobie nawzajem, tworząc wspólnie falę dobrej energii. Pamiętaj, że możesz spotkać swoją bratnią duszę, czy to ktoś,
kto już przeszedł Cię drogą, czy ktoś, kto nadchodzi. I nadal bądź czujny wobec kolejnej istotnej wiadomości, która Cię wkrótce czeka. Niech Bóg i Wszechświat nadal oświecają Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Amen.